Myślę, że stoimy na takim, w takim bardzo krytycznym miejscu i rozwiązanie tego problemu, stety czy niestety, będzie zależało w dużej mierze od czynnika politycznego. To znaczy, że teraz musimy jako społeczeństwo wyraźnie wyartykułować tą potrzebę, że stoimy na pewnym takim cywilizacyjnym rozdrożu. Albo będziemy mieli efektywne, uczciwe prawo o dostępie do informacji, które jednocześnie będzie zaspokajało naszą obywatelską wiedzę o tym, co nasze, lokalne czy ogólnopolskie, ale także to, co być może nadające się do wykorzystania komercyjnego w cyfrowej gospodarce, albo idziemy w stronę klientelizmu, korupcji, przykrytego marketingiem narracyjnym.